Cześć. Widziałem ostatnio w sieci pytanie dotyczące bezpieczeństwa sklepu na WooCommerce i dlatego postanowiłem przygotować ten materiał wideo, aby wszystkim, którzy również zastanawiają się nad tym, jak zabezpieczyć swój sklep, troszeczkę pomóc ukierunkować ich myślenie. Wydaje mi się, że najlepiej, gdybyśmy przeszli przez to przez pryzmat trzech etapów. Pierwszy etap to rejestracja domeny. O tak, właśnie, tutaj się wszystko zaczyna. Po pierwsze chodzi o bezpieczną nazwę domenową. Bezpieczną, a więc taką, gdzie ograniczamy ryzyko takich zachowań jak cybersquatting, typosquatting czy atak homograficzny. Jeśli chodzi o narzędzia chroniące przed tego typu zagrożeniami, to CyberFox udostępnia zupełnie bezpłatnie aplikację opartą o badania prowadzone na Harvardzie, która to aplikacja jest w stanie namierzać zagrożenia dla Twojej nazwy domenowej i to bardzo unikatna funkcja, także zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę, gdzie możesz zupełnie bezpłatnie z tej funkcji skorzystać. Po drugie, pamiętaj o tym, że jak już masz dobrą nazwę domenową, no to dobrze ją utrzymywać w bezpieczny sposób. Tutaj na przykład zainteresuj się tymi hostingami, które obsługują DNS Anycast. Mniej więcej działa to w ten sposób, że jeżeli masz dwa serwery DNS, bo zazwyczaj masz dwa co najmniej, w tej samej lokalizacji i coś się z nią stanie, to po prostu Twoja strona przestanie się wczytywać. W systemie DNS Anycast zazwyczaj operatorzy hostingowi mają serwery DNS zduplikowane na całym świecie. Dlatego w naszej infrastrukturze wykorzystujemy 6 kontynentów i tak naprawdę odpowiada Ci zawsze ten najbliższy, więc sprzyja to szybkości sklepu, ale też bezpieczeństwu, bo ktoś, kto chciałby pokonać taki system, musiałby pokonać wszystkie serwery DNS Anycast na całym świecie. Przechodzimy do warstwy samego hostingu. Tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy dana firma jest przygotowana na ataki typu DDoS oraz na po prostu filtrowanie złośliwego ruchu, który trafia do Twojej strony. I tutaj jeśli chodzi o ataki typu DDoS, warto pracować z tymi większymi firmami hostingowymi, ponieważ zazwyczaj są one lepiej przygotowane do ochrony właśnie na wypadek tego typu ataków. Natomiast jeśli chodzi o filtrowanie ruchu, czyli wszelkiego rodzaju zapory, które analizują przychodzący ruch, warto wybierać takiego operatora, który ma tych zapór kilka i daje Ci jakiś sposób kontroli nad nimi. W CyberFox mamy kilka oczywiście takich warstw i jedną z nich jest Mod Security, który możesz włączyć i wyłączyć po prostu z panelu Direct Admin. Kolejną barierę stanowi autorski WAF, stworzony z myślą o posiadaczach aplikacji opartych przede wszystkim o WordPress. I teraz analizowaliśmy, jakie ataki on zatrzymuje i słuchajcie, to jest zdumiewające. Przeciętna strona w Polsce jest atakowana 6 tysięcy razy rocznie. 6 tysięcy razy. A wystarczy, że tylko jeden atak się powiedzie, żebyś już miał solidne kłopoty. Kolejny element to element kopii bezpieczeństwa. Tutaj polecam Ci wybór takiego operatora, który wykonuje te kopie więcej niż raz na dobę i przechowuje je dłużej niż jedną dobę. Rozpiętość pomiędzy operatorami hostingu jest tutaj ogromna, 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 gigantyczna. Niektórzy przechowują kopie zaledwie jeden dzień, a inni praktycznie miesiąc. No więc którego operatora wolisz? Tego, który umożliwia Ci cofnięcie się tydzień, dwa czy trzy tygodnie wstecz, czy tego, który ma tylko kopię z wczoraj? No i oczywiście pytanie, jak często te kopie są wykonywane? Czy są wykonywane tylko raz na dobę, czy kilka razy? W hostingu WooCommerce CyberFox na przykład są wykonywane 6 razy na dobę, więc co 4 godziny Twoja baza, klienci, zamówienia, to wszystko jest kopiowane i odkładane w bezpieczne miejsce. Co prowadzi nas do kolejnego istotnego zagadnienia, czyli miejsca przechowywania tych kopii zapasowych. W latach 40. przed naszą erą spłonęła Biblioteka Aleksandryjska. Działo się to w czasie działań wojennych prowadzonych przez Juliusza Cezara. Po 2000 lat płonie jedno z największych centrów danych w Europie, we Francji i spłonęły tam naprawdę tysiące serwerów. No więc to jest zagadnienie, z którym my ludzie cały czas się zmagamy. I dlatego właśnie
Kopię Twojego sklepu przechowujemy w całkowicie odległej lokalizacji. Jak daleko? Wystarczająco daleko. Promień wybuchu bomby atomowej to jest około 30 km. Taka jest strefa zniszczeń przy średniej, powiedzmy, takiej bombie atomowej. I dlatego Twoje dane są aż 500 km dalej, więc jest to całkiem niezły poziom ochrony na wypadek różnego rodzaju katastrof. Dobra, schodzimy w dół do warstwy aplikacyjnej. Kochani, co jest istotne? Aktualne komponenty. Oczywiście aktualne komponenty to jest temat rzeka i ja tylko zwrócę uwagę, żeby świadomie zarządzać aktualizacjami w swoim sklepie internetowym, ponieważ może korzystasz z jakiejś wtyczki i nie ma aktualnej wersji, ale ta, z której korzystasz, ma już 5 lat, więc trudno oczekiwać, żeby chroniła przed zagrożeniami, na przykład wykrytymi rok temu. Jeśli chodzi o ograniczenie logowania do Twojego kokpitu, bardzo polecam dwuskładnikową autentykację albo ograniczenie prób logowania ze względu na liczne próby brute force'owania. Tu znowuż dobry operator hostingu potrafi zablokować IP-ki, które próbują Cię brute force'ować. Natomiast prawda jest taka, że nie da się tego zrobić w 100% skutecznie. Moim zdaniem dobrą praktyką jest ograniczenie możliwości logowania do kokpitu wyłącznie z Twojego adresu IP. Bardzo często pytacie mnie o pluginy do bezpieczeństwa, jak na przykład WordFence. No i jeśli chodzi o WordFence'a, czy podobne pluginy, to są to rozwiązania, powiedzmy sobie, kontrowersyjne. Z jednej bowiem strony mają coś dobrego. Wydaje się, że chronią, że zatrzymują jakiś rodzaj ruchu, a przez to dają Ci w ogóle świadomość, jak często ta Twoja strona jest atakowana. I to jest niewątpliwy plus. Ale minusem jest to, że one działają zazwyczaj już wewnątrz Twojego WordPressa, więc po pierwsze spowalniają działanie, a po drugie chronią wtedy, kiedy ten złośliwy ruch już dostanie się do środka. Jak to Krzysiek Druszczak obrazowo mówi, to jakby bramkarz bronił, ale stojąc już w środku wewnątrz bramki, tak za linią. Więc de facto, co z tego, że złapie piłkę, to już i tak będzie gol. Samodzielnie stuningować sobie odrobinę bezpieczeństwo, wprowadzić kilka prostych reguł do na przykład htaccessa, czy wyłączyć powiedzmy XMLRPC, z którego nie korzystasz. Dużo wskazówek na ten temat znajdziesz m.in. na naszym blogu we wpisie Pawła Otlewskiego, który bardzo serdecznie Ci polecam, ponieważ wyczerpująco omawia on różne aspekty związane z właśnie takim poprawianiem bezpieczeństwa instalacji WordPress, a więc również WooCommerce. Świetną publikacją jest też Wyczaruj sobie spokój od Krzyśka Drożdża, no bo to jest pewna już klasyka w środowisku osób związanych z WordPressem i naprawdę warto przeczytać, co Krzysiek tam napisał. Jeżeli podejrzewasz infekcję w Twoim sklepie, skontaktuj się ze specjalistą. Więc tutaj znowuż, jeżeli masz tego specjalistę, na przykład autora Twojego sklepu, jakiegoś dewelopera, to świetnie. Ale co jeśli nie masz? No, część osób sama robi te sklepy internetowe, nie będąc programistami z wykształcenia. I dla takich osób przydaje się partner, który po prostu jest w stanie pomóc, więc szukaj tego typu wsparcia. W CyberFox oczywiście mamy dodatkowe usługi związane z zabezpieczaniem sklepów czy optymalizacją ich wydajności i możesz śmiało z nich skorzystać. Jeśli chodzi o zagrożenia, to bardzo ciekawym zagrożeniem jesteś ty sam albo ty sama. Tak, chodzi o to, że jeśli nie zajmujesz się programowaniem zawodowo, to masz większe prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy jakichkolwiek próbach zmiany czegoś w Twoim sklepie. Byłoby naprawdę niefartownie, gdyby klienci, którzy właśnie przesuwają się po ścieżce konwersji w stronę finalizacji swojego koszyka, jakby mają komunikat błędu, bo w tym czasie Ty coś zmieniasz w sklepie. I dlatego warto postawić na taki hosting, który ma funkcję staging, to jest funkcja kserokopiowania sklepu internetowego. I jednym kliknięciem robisz po prostu dokładną kopię sklepu i to na tej kopii nanosisz wszystkie zmiany. Dopiero kiedy jesteś pewna albo kiedy jesteś pewien, że to wszystko działa dobrze, przenosisz te zmiany na produkcję, zazwyczaj również jednym kliknięciem. Także wypatruj tych hostingów, które mają tę funkcję staging, bo może Ci ona bardzo pomóc we wprowadzaniu wszystkich zmian w sposób w pełni bezpieczny.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące działania Twojego sklepu na WooCommerce, albo jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób zoptymalizować jego działanie, odezwij się do nas, chętnie pomożemy, doradzimy Ci w zakresie zarówno serwera, jak i samej aplikacji. Jeżeli cokolwiek w tym materiale Ci się spodobało bądź Cię zainspirowało, napisz śmiało w komentarzu, daj lajka, dodaj mnie do znajomych, daj po prostu jakiś znak, co o tym sądzisz. Jeżeli czujesz, że chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak prowadzić sklep internetowy, jak robić to bezpiecznie i jednocześnie dobrze zarabiać, zapraszam Cię na nasz kanał na YouTubie, zapraszam Cię na naszego bloga, gdzie znajdziesz mnóstwo porad dla właśnie takich osób. Dzięki wielkie i widzimy się na cyberfolks.pl.